Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 157 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 103, wersetu od 1 do siódmego. Błogosław duszo moja Pana i całe moje wnętrze, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy. On leczy wszystkie Twe niemoce. On życie Twoje wybawia od zguby. On wieńczy Cię łaską i zmiłowaniem. On Twoje dni nasyca dobrami. Odnawia się młodość Twoja jak orła. Pan czyni dzieła sprawiedliwe. Bierze w opiekę wszystkich uciśnionych. Drogi swoje objawił Mojżeszowi, dzieła swoje synom Izraela. Za chwilę przeczytamy pierwszą księgę kronik, rozdziały 28 i 29, gdzie odkryją Państwo końcowe instrukcje króla Dawida dotyczące budowy świątyni oraz jego mowy pożegnalne. Te fragmenty ukazują, jak Dawid przygotowuje plany świątyni swojemu synowi Salomonowi i zachęca go do wiernego służenia Bogu, a także przedstawiają sceny uroczystej ofiary oraz pożegnania Dawida z ludem Izraela. Zapraszam do wysłuchania tego wzruszającego i pełnego mądrości tekstu biblijnego. Dawid zgromadził w Jerozolimie wszystkich książąt izraelskich, naczelników pokoleń i dowódców chówców będących w służbie króla, tysiączników i setników, zarządców wszystkich dóbr i stat królewskich, synów swych, a także dworzan, bohaterów i wszystkich dzielnych ludzi. Powstał więc król Dawid i stojąc rzekł: Posłuchajcie mnie, bracia moi i ludu mój. Moim pragnieniem było zbudować dom odpoczynku dla Arki Przymierza Pańskiego. Jako podnóżek stóp Boga naszego i poczyniłem przygotowania do budowy. Ale Bóg rzekł do mnie: Nie zbudujesz domu dla imienia mego, bo jesteś mężem wojny i rozlewałeś krew. Jednakże Pan, Bóg Izraela, wybrał mnie spośród całego domu ojca mego, abym był królem nad Izraelem na wieki. Judę bowiem wybrał na władcę, a z rodu Judy dom ojca mego. I z synów Ojca mego mnie raczył ustanowić królem nad Izraelem. A spośród wszystkich synów moich, albowiem Pan dał mi wielu synów, wybrał Salomona, syna mego, aby zasiadł na tronie Królestwa Pańskiego nad Izraelem. I rzekł do mnie: Salomon, syn twój, on to zbuduje mój dom i moje dziedzińce, albowiem wybrałem go sobie na syna, a ja będę mu ojcem. Królewską jego władzę utwierdzę na wieki, jeśli podobnie jak dzisiaj będzie trwał w pełnieniu moich poleceń i nakazów. Teraz więc w obliczu całego Izraela, społeczności Pańskiej i w obecności Boga naszego napominam, strzeżcie wszystkich poleceń Pana, Boga Waszego, i zachowujcie je, abyście posiedli tę piękną ziemię i przekazali na zawsze w dziedzictwie Waszym synom, którzy po Was będą. A ty, synu mój Salomonie, Znaj Boga twego ojca i służ mu sercem szczerym i duszą ochotną, bo Pan przenika wszystkie serca i zgłębia wszystkie tajniki myśli. Jeśli będziesz go szukał, on pozwoli ci siebie znaleźć, ale jeśli go opuścisz, odrzuci cię na zawsze. Bacz teraz, ciebie bowiem wybrał Pan, abyś zbudował dom na sanktuarium. Bądź mocny i wykonaj to. Dawid dał Salomonowi synowi swojemu plan przedsionka i świątyni oraz jej budynków, komnat górnych, sal wewnętrznych oraz pomieszczenia dla przebłagalni, i plan wszystkiego, co sam zamyślał: dziedzińców Domu Pańskiego i wszystkich komnat dokoła, skarbców Domu Bożego i skarbców Rzeczy Świętych, zmian kapłanów i Lewitów i wszelkiej pracy przy obsłudze Domu Pańskiego. I wszelkich naczyń do obsługi domu pańskiego. Złota dał na wszystkie naczynia złote, według wagi każdego naczynia do różnych posług. Srebra na wszystkie naczynia srebrne, według wagi każdego naczynia do różnych posług. Złota na świeczniki złote i ich lampy, według wagi każdego świecznika i jego lamp. Srebra na świeczniki srebrne, według wagi świecznika i jego lamp, stosownie do użycia każdego świecznika. I odpowiedni przydział złota na stoły chlebów pokładnych według różnych stołów, a srebra na stoły srebrne, na widełki, kropialnice i dzbanki szczerozłote, na puchary złote według wagi każdego pucharu, na puchary srebrne według wagi każdego pucharu, na ołta szkadzenia ze złota oczyszczonego według wagi... I wzór wozu z cherubami złotymi rozciągającymi skrzydła i pokrywającymi arkę przymierza Pańskiego. O tym wszystkim, rzekł Dawid, o pracach zgodnie z planem budowy pouczony zostałem na piśmie ręką pana. I rzekł Dawid do swego syna Salomona: Bądź mocny i dzielny, a wykonaj to. Nie lękaj się i nie przerażaj, bo Pan Bóg, mój Bóg, będzie z Tobą. A nie opuści cię ani nie zostawi, aż będą wykonane wszelkie prace przy obsłudze Domu Pańskiego. A oto zmiany kapłanów i Lewitów do wszelkiej obsługi Domu Bożego, którzy będą z Tobą w każdej pracy. Każdy ochotny i zdolny do różnych posług. Książęta też i cały lud będą całkowicie na Twoje rozkazy. Potem król Dawid rzekł do całego zgromadzenia: Salomon, syn mój, Jedyny, którego wybrał pan, jest młody i wątły, a praca to wielka, gdyż nie dla człowieka jest ten przybytek, ale dla Pana Boga. Wszystkimi siłami swoimi przygotowałem dla domu Boga mego złoto na przedmioty złote, srebro na srebrne, brąz na brązowe, żelazo na żelazne, drewno na drewniane, onyksy i kamienie do wysadzania, kamienie czarne i różnokolorowe. Oraz wszelkiego rodzaju drogie kamienie, a marmurów w obfitości. Co więcej, z miłości do domu Boga mego oddaję na dom Boga mego zapas złota i srebra, jaki posiadam, oprócz tego wszystkiego, co już przygotowałem na dom święty: trzy tysiące talentów złota, złota z ofiru i siedem tysięcy talentów srebra oczyszczonego, aby pokryć ściany świątyni, złoto na przedmioty złote. Srebro na srebrne i na wszelkie wyroby ręczne artystów. A spośród was kto byłby chętny złożyć dzisiaj dar dla Pana? Okazali się więc chętni naczelnicy rodów, naczelnicy pokoleń izraelskich, tysiącznicy i setnicy, kierownicy robót królewskich. Dali oni na obsługę Domu Bożego złota pięć tysięcy talentów i dziesięć tysięcy darejków. Srebra dziesięć tysięcy talentów. Miedzi osiemnaście tysięcy talentów, żelaza sto tysięcy talentów. Ci, którzy mieli drogie kamienie, dawali je do skarbca domu pańskiego na ręce jehiela gerszonity. Lud radował się ze swych ofiar dobrowolnych, albowiem ze szczerego serca okazywali hojność w darach dla Pana. Także król Dawid bardzo się radował. Potem Dawid błogosławił Pana wobec całego zgromadzenia i tak mówił. Bądź błogosławiony, O Panie, Boże Ojca Naszego Izraela, na wieki wieków. Twoja jest, O Panie, wielkość, moc, sława, majestat i chwała. Bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje. Do ciebie, Panie, należy królowanie. Ty, co nad wszystkim panujesz. Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą. Ty wszystkim rządzisz, a w ręku Twoim siła i moc. I ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko. Teraz więc, Boże nasz, dzięki Ci składamy i wychwalamy przesławne imię Twoje. Czymże ja jestem, i czym jest Lud Mój, żebyśmy Ci mogli ofiarować dobrowolnie te rzeczy? Albowiem od Ciebie to wszystko pochodzi i co z ręki Twojej mamy dajemy Tobie. Jesteśmy bowiem pielgrzymami przed Twoim obliczem, i przybyszami, jak byli wszyscy przodkowie nasi. Dni nasze, jak cieni na ziemi, mijają bez żadnej nadziei. O Panie, Boże nasz, całe to bogactwo, które przygotowaliśmy, by zbudować dom Tobie i Twemu świętemu imieniu, z ręki Twojej pochodzi i wszystko jest Twoje. Wiem, o Boże mój, że Ty badasz serce i upodobałeś sobie szczerość. Ja też w szczerości serca mojego ofiarowałem dobrowolnie to wszystko, a teraz z radością widzę, że i lud Twój tutaj obecny pośpieszył z dobrowolnymi ofiarami dla ciebie. O panie, boże ojców naszych, Abrahama, Izaaka i Izraela, zachowaj to na zawsze jako wyraz myśli i uczuć ludu twego i skieruj ich serca ku tobie. A synowi mojemu Salomonowi, Daj szczere serce, aby strzegł poleceń, przykazań i praw Twoich, i żeby wykonał wszystko i zbudował przybytek, do którego poczyniłem przygotowania. Potem Dawid rzekł do całego zgromadzenia, Błogosławcie Pana, Boga Waszego. I błogosławiło całe zgromadzenie Pana, Boga swych przodków, klękając i oddając pokłon do ziemi w hołdzie Panu i Królowi. Nazajutrz złożono ofiary dla pana i ofiarowano całe palenie panu. Tysiąc młodych cielców, tysiąc baranów i tysiąc jagniąt wraz z ofiarami płynnymi i mnóstwem żertw za całego Izraela. A jedli i pili owego dnia przed obliczem pana z wielką radością. Po raz drugi obwołali królem Salomona, syna Dawida, i namaścili go w imieniu pana na władcę, a sadoka na arcykapłana. Salomon więc zasiadł na tronie pańskim jako król w miejsce swego ojca Dawida i wiodło mu się, a cały Izrael był mu posłuszny. Wszyscy książęta i bohaterowie, a nawet synowie króla Dawida poddali się królowi Salomonowi. Pan zaś bardzo wywyższył Salomona w oczach całego Izraela i oblógł go w chwałę królewską, jakiej nie miał przed nim żaden król w Izraelu. Dawid, syn Jessego, królował nad całym Izraelem, a czas panowania nad Izraelem wynosił czterdzieści lat. W Hebronie panował siedem lat, a w Jerozolimie panował trzydzieści trzy lata. Umarł w późnej starości, syty dni, bogactwa i chwały, a Salomon, syn jego, został w jego miejsce królem. A dzieje króla Dawida, pierwsze i ostatnie, były już spisane w dziejach Samuela widzącego. W dziejach Natana proroka i w dziejach Gada widzącego, wraz z całym królowaniem jego, potęgą i tym wszystkim, co się działo z nim, z Izraelem i z królestwami wszystkich krajów. W pierwszym liście do Kolendian, rozdział 9, święty Paweł apostoł broni swojej apostolskiej posługi i prawa do utrzymania zgłoszenia ewangelii. A także podkreśla swoją wolność i cel samodyscypliny w służbie Bożej. Czyż nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czyż nie widziałem Jezusa, pana naszego? Czyż nie jesteście moim dziełem w Panu? Jeżeli nawet nie jestem apostołem dla innych, dla was na pewno nim jestem. Albowiem wy jesteście pieczęcią mego apostołowania w panu. Oto moja obrona wobec tych, którzy mnie potępiają. Czyż nie mamy prawa skorzystać z jedzenia i picia? Czyż nie wolno nam brać ze sobą niewiasty, siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia pańscy i kefas? Czy tylko mnie samemu i Barnabie nie wolno nie zarobkować? Czy ktoś pełni kiedykolwiek służbę żołnierską, pozostając na własnym żołdzie? Albo czy ktoś uprawia winnicę i nie spożywa z jej owoców? Lub czy pasie ktoś trzodę, a nie posila się jej mlekiem? Czyż mówię to tylko na zwykły, ludzki sposób? Czy nie wspomina o tym także prawo? Napisane jest właśnie w prawie Mojżesza Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu czyż o woły troszczy się bóg czy też powiedział to przede wszystkim ze względu na nas bo przecież ze względu na nas zostało napisane iż oracz ma orać w nadziei a młocarz mucić w nadziei że będzie miał coś z tego jeżeli więc my zasialiśmy wam dobra duchowe to cóż wielkiego że uczestniczymy w żniwie waszych dóbr doczesnych jeżeli inni mają udział w waszej majątności, to czemuż raczej nie my? Nie korzystaliśmy jednak z tej możliwości, lecz znosimy wszystko, byle nie stawiać żadnych przeszkód Ewangelii Chrystusowej. Czyż nie wiecie, że ci, którzy trudzą się około ofiar, żywią się ze świątyni, a ci, którzy posługują przy ołtarzu, mają udział w ofiarach ołtarza. Tak też i Pan postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię. Lecz ja z żadnego z tych praw nie skorzystałem. Piszę zaś to nie, żeby coś osiągnąć w ten sposób. Wolałbym raczej umrzeć niż... Nikt mnie nie pozbawi mojej chluby. Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc, niezależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Stałem się jak Żyd, dla Żydów, aby pozyskać Żydów. Dla tych, co podlegają prawu, byłem jak ten, który jest pod prawem, choć w rzeczywistości nie byłem pod prawem, by pozyskać tych, co pozostawali pod prawem. Dla zwolnionych od prawa byłem jako niepodlegający prawu, nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, Lecz podlegając prawu Chrystusowemu, by pozyskać tych, którzy nie są pod prawem. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, Wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, kto staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia: oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja, przeto biegnę nie jakby na oślep, walczę nie tak, jakby zadając ciosy w próżnię, Lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.